O, takie piękne janosikowe diery. Taka trasa. A my sobie idziemy. O, zrobiłyśmy korek. Taki tutaj mamy wodospad. Taki wąwóz skalny, coś pięknego. To faktycznie jest jak skalne miasto. O, i teraz wchodzimy w takie... O, ale super! Wchodzimy w taką wąską gardzę. Uwaga na tych niskich stałkach. Minęliśmy pierwsze rozwidlenie szlaków i teraz sobie idziemy dalszą częścią naszego wąwozu. Jest tu dosyć ślisko i można się w głowę uderzyć. Stoimy w korku na kolejnym odcinku, tym razem Chornych Dierów. Ostatni odcinek niebieskiego szlaku. Mamy obok piękne wodospady, nie wiem czy będzie mnie słychać, ale no szlak jest spektakularny, tylko szkoda, że takie tłumy. Ale stoimy wytrwale z Asią w korku. Czekamy na naszą kolej. No, aby ten rozsudek na mnie uciekł. No ja też tu jestem. Słucha? Schodzą, no. A tam ci chyba nie idą do góry. No, to jedziemy. Przeszliśmy chyba największe trudności, ale jesteśmy pod wrażeniem tego lasu, gdzie jakieś skały tu wyrastają między drzewami. Super widoczek. Nie trzeba było się chować. O, ja chciałam się schować. A my sobie idziemy takimi ala schodkami i zaraz wchodzimy na taki mosteczek i chyba to będzie końcówka Chornych Dierów. Dojdziemy do przełęczy. A potem będziemy skręcać w czerwony szlak na Wielki Rozsutec. Mamy nadzieję, że noc nas tam nie zastanie. Fajne widoczki. Naprawdę. Szlak jest super. Ale to pięknie. Jejku! Jak
ty fajny jesteś. Powitanie pieska było. Jakie on dźwięki wydaje fajne, nie? Przed nami wielki rozsudek całej okazałości. Zostało nam jakieś 15 minut spacerkiem. Nie? Tak jest. Myślałyśmy, że to jest szczyt, ale niestety. Tam mamy Tatry. Zachód słońca, właśnie schodzimy z małego rozsudca. Zdobyliśmy w końcu dzisiaj oba, z czego jesteśmy bardzo dumne. I oglądamy po prostu morze chmur oświetlone takim cudownym czerwonym zachodem. Ciężko to opisać, jak jest pięknie. Jest cudnie. I mamy drugi dzień, sobotę, 29 października i pomimo zakwasów na nogach idziemy dalej w świat, a dokładnie chcemy dzisiaj zdobyć wielki krywań, który ma niewiele ponad 1700, a najpierw idziemy na przełęcz, której nazwy nie pamiętam, bo te słowackie nazwy takie trochę skomplikowane, ale przełęcz już jest tuż przed nami. Na wysokości 1500 metrów. Tam zrobimy krótką przerwę na jakieś jedzenie i picie. A potem idziemy dalej. Piękny dzień, ładna pogoda. Pomimo, że różnie się zapowiadało. Tam mamy morze chmur, które przed nami ucieka. A tam widać dwa szczyty, na których byłyśmy wczoraj. Prezentują się super stąd. Dzisiaj widoki. Tak jest też. To jest szeroki pan, widać cię całą. Wielki krywaj został zrobiony. Ale że bardzo wieje, to widoki cudowne. Na nim widać wszystko. Fajnie mgiełka wychodzi z góry. Wszystko jest swoje. Mamy takie morze chmur. Tam jest wielki krywań, który już dzisiaj zdobyłyśmy. Właśnie z niego wracamy. Idziemy sobie dalej granią, bo stwierdziłyśmy, że nie warto jeszcze schodzić. Jest w miarę wcześnie, pogoda super. Troszkę nam tylko wieje, ale dajemy radę. Piękne są te góry.
Tak wygląda szlak na małej Fatrze. Żeby nie było, że udajemy. A, nie widać już znaczka, kurde. O, tak to wygląda właśnie, prawie jak w śniegu zimą. Asia właśnie nurkuje w liściach. Trzymaj. Sprawdźmy, ile jest liści. Tyle liści! Wszędzie liście. Teraz mam je za uchem.